Dzień dobry, dzień dobry, to wszystkich serdecznie na moim kanale strony Endry, jesteście na kanale Endry Play. Słuchajcie, biegłem na to zadanie Sturm Datumtin, jakoś tak się nazywa, i mi wyskoczyło, że ja już przechodzę do jakiegoś momentu przełomowego w grze, a więc ja obawiam się, żeby to nie było tak, jak jest w normalnej wersji fabularnej, że w momencie, kiedy dochodzisz do takiego miejsca, to nie da się później pójść na zadanie boczne. A ja bym nie chciał tak zrobić, bo chciałbym jednak tę zadankę też przejść z wami, także może z wami pójdziemy szybciutko i zrobimy ja tu kilka, nie? Czyli na przykład spotkę się z organizatorem turnieju. Gwinta w Dalej, bukle. dalej. Także biegniemy może tam, zrobimy sobie jeszcze kilka rzeczy. No bo nie za bardzo by mi się chciało tak Najlepsze się. wina tu jest wódka. Ty mnie o tym zamyślisz. Nie denerwuj mnie. Jestem w jakiejś nowej miejscowości o nazwie San Sebastian. No dawaj. Jezus, to ja szybciej sam będę. No, szybciej sam bez tej płotki będę biec. Schowaj ten miecz, nie wstydź, nie rób mi wstydu. Przecież w tą stronę w ogóle trzeba. Ja pierdzielę. Fajna dupcia z naszej księżnej. Co można? Wyżej. Ze mną Nie podeptać. mam czasu na deptania. Nie mam czasu na twoje deptania. Muszę iść na jakiś turniej. Z Gwinta, mój ulubiony. Jesteśmy w górnym mieście. Możliwe, że coś ciekawego na mnie tu czeka. Tutaj w ogóle jest ten pijak, z którym też można zagrać, pewnie. Chłopie, gdzie ty jesteś? Jesteś tu. Witam, witam i zapraszam. Dobrze, ja tu nie powinno przede mną. Ja chcę z tobą zagrać gwinta, ale jeszcze pokaż, może Pokaż mi. masz coś do sprzedaży. Nie, masz tylko wino i ser. Ser to od ciebie wezmę, a pozostałeś to nie jest potrzebne mi. A zagramy gwinta, 50 chcę. Cyk. Może zagra. Tak, grajmy w gwinta. Cyk. Przeciwnik zaczyna jako pierwszy. Okej, okay, zostawiamy, to odrzucamy. Super, i to odrzucamy. No i pięknie, bardzo dobre. W sumie karty nawet mi wyszły tym razem. A ty Skellige znowu bawisz się. No dobrze, bawcie się w Skellige. Ja sobie powrzucam zaraz ci wszystko to, co mi jest niepotrzebne. O. A ja wiem, co ty chcesz zrobić, chłopie. No kładź, kładź. Ja bardzo się cieszę, że ty teraz je wykorzystujesz, a nie później. Ja sobie teraz wszystko pozbieram, co jest mi niepotrzebne, a ty zaraz zaczniesz. O, no właśnie. Ja teraz mogę zrezygnować, prawda? No, mogę. Akurat zostaje ci tylko 6 kart, chłopcze. Także ja je anuluję i idziemy dalej. Bo powinny te grzyby ci też zniknąć, prawda? Logicznie myśląc. Ja wiem, że on wygrał, ja specjalnie mu przegrałem, bo chciałem. No. Wow, jaką kartę masz, chłopcze. Ona jeszcze sobie czwóreczkę, która w ósemki przewróciła się, przygnała. No spoko. A ja sobie wystawię dyszkę. W takim razie. Nie, dyszkę będzie za. Dobra, dwie dyszki będą musiał wystawić chyba. On zaraz spasuje, prawda? Nie spasował! Wow, chłopie. Zrezygnuj, bo muszę cię zabić. Rezygnuj. O, ty kutasty. No dobrze, skoro tak nalegasz bardzo. No przecież wygrałem. Serio to zrobiłeś? Takie coś? No dobrze. Jakieś nielogiczne robisz. Naprawdę nielogiczne. Dobrze. Ja zaczynam, nie? A ty sobie dwie czwóreczki dajesz. Okej. Okay. A ja sobie dam szóstkę. To dawaj, dawaj. Ja sobie też szóstkę dam. Tak naprawdę przewaliłeś, już widzę. No, ja tego tak nie potrzebowałem, także wiesz. Znowu szóstkę. Geralta z Rivii dajesz. Spokojnie. No i tak naprawdę ty jesteś po, a ja jeszcze mam tu, ja jeszcze mam tu, ja jeszcze mam tu, ja jeszcze mam to. Jeszcze tym ci pierdyknę, jeszcze tym ci pierdyknę i podwyższę sobie punkty o 2. No i koniec. I teraz pasuj. Bardzo mi przykro, ale jesteś słabym graczem. Przejebałeś. Okej. Dostaliśmy krony i dostaliśmy kartę od ciebie, prawda? Kogo? Olafa dostaliśmy. Ktokolwiek to jest. Okej, jakiegoś Olafa dostaliśmy. I idziemy teraz do turnieju. Możliwe, że na turnieju będziemy coś mogli wygrać. My już tu byliśmy, bo widzę, że. Zobaczymy. Tak, byliśmy. To jest ten bank durny. Czekaj.
Może jakieś zadanko, wątpię, ale wezmiemy. Tak, u tej zielarki byliśmy też i u tego karczmiarza byliśmy. Także idziemy szybko na gwinta. To jest na górze, muszę jakoś na górę wejść. Gdzieś tutaj z tej strony pewnie będzie wejście, nie? Tu. No. Teraz tu. Tam jest jakiś karczmiarz. Idziemy na turniej. Zapewniam, że Skellige jest tak samo mocną frakcją jak no, nie powiedziałbym, że nie. Niebawem zostanie powszechnie uznana za kanoniczną. Wątpię. No nie wiem. Zazwyczaj gram Nilfgaardem. Zastanowię się jeszcze. Jestem Geralt z Rivii. Przeczytałem o turnieju Gwinta. I trafiłeś pod dobry adres. Jestem hrabia Martin. Okej. Celem turnieju jest rozpropagowanie nowej frakcji, mianowicie Skellige. Wymyślił ją mój brat, a mnie przypadł zaszczyt przedstawienia. Ojej, ja nie umiem Skellige grać, musiałbym zobaczyć. Możesz mi powiedzieć coś więcej o nowych kartach? Projekt kart oddaje ducha tych wysp, które urzekają barbarzyńskim pięknem. Dlatego na obrazach utrwaleni są berserkowie, bohaterowie oraz liderem jest oczywiście król Bran Tirseach. A inne? Hjalmar i Cerys Ancreid, rzecz jasna. Heros Hemdal, czcigodny druid Myszowór i wielu, wielu innych. No okej, okay, skąd pomysł na nową talię? Hajs, pieniążki. W Beauclair wszyscy wiedzą, że jestem wielkim miłośnikiem i propagatorem gry w Gwinta. Podobnie jak mój niestety nieżyjący już brat. Inną naszą wielką pasją zawsze były podróże. W młodości spędzaliśmy sporo czasu na morzu, bo obaj byliśmy spragnieni widoków obcych. Do dziś mam w głowie obraz po... No okej, okay. Chcę wystąpić do turnieju, ale czy ja chcę do niego przystąpić? Mam pytanie. Tak, mam jeszcze wolne miejsce, ale jest jeden warunek. Będziesz musiał zagrać kartami z frakcji Skellige. Kurczę. No nie mam silnych. Widzisz, chyba, że dasz mi. Prosiłem o to wielu wytrawnych graczy, ale oni boją się nowinek. No okay. Jednym słowem, potrzebujesz kogoś, kto udowodni, że Skellige nie jest gorszy. Widzę, że doskonale rozumiemy, ale ja nie mam wszystkich spójrz kart. Spójrz na to trofeum. Czyż nie prezentuje się godnie? No, ładne. Może być twoje. Jeśli zwyciężysz. Niebrzydkie. Ładne. No. Tylko, że ja nie mam tej frakcji, to co, teraz grać? Kurczę, ja bym zagrał, ale ja chyba nie mam wszystkich jeszcze. Dobra, zobaczymy. Zgoda. Bardzo miło mi to... Jest jednak pewien szkopuł. Dysponuje jedynie podstawową talią Skellige. No okej. Jak rozumiem, nie poradzę sobie na... No pewnie, że można tak. Temu łatwo zaradzić. Wystarczy zmierzyć się z lokalnymi graczami i wygrać... No dobra, dawaj. Karty. To zresztą będzie dobry... Trening przed turniejem, dawaj. A karty, które mi zostały. Okej. Okay. Proszę. Wziąłem kilka. Resztę zostawię dla siebie, bo też zamierzam grać. Mam już wystarczająco okay. Dobrą talię, by zagrać na... Serio? Mogę spojrzeć? Tak, zgadza się. Zapraszam z kartami za dwa... No okej. Okay. Idę jeszcze u tego coś tam od... zagrać. Chyba z tobą graliśmy, Kaczmarko, nie? No, chyba graliśmy z tobą. Tak, widzę, że graliśmy. I mi lepiej pokaż, jaką ja kartę mam tego stali Skelligowskiej, bo talia do karty Gwinta. Mnie interesuje właśnie Skellige. I Skellige mamy tak. No to wiadomo, te zostają, tu nie ma mowy nawet, żeby ich nie było. No co, jest... Potrzebny w takim razie mi kto? No wiadomo, Olaf, wiadomo, Hjalmar, Myszowu, tak, te Lugosy mi nie są potrzebne, bo są bez sensu. Ten coś ciekawego robi. Co on robi? Niszczy najsilniejszą kartę. Okej, bierzemy go, bo się nam przydam. Czy ktoś jeszcze jest mi potrzebny, powiedzcie mi. O, ta coś robi ciekawego. Że wezmiemy ją. Tamci słabi są, ten co robi zwiększa odwanie. Pozwala się jeden z tych rzędzi, zaś wyłączony jest do jednego rzędu, efekt nie kumuluje się, znaczy, że jest w rogu dowódcy. Okej, okay, możemy go wziąć, oczywiście. Okej, okay, weźmiemy go. Niech będzie. Okej, okay, czy ktoś jeszcze? Tych mam ile kart? Dwa, no to też można dwie wziąć. Ugód szalony, Jaskier jeszcze jest u nas, Günther Odin jeszcze jest też. Też możemy go wziąć. To jest też spoko, niech będzie. Tylko, że on mi jest potrzebny w sytuacji, jeśli mam tych braci, a ja ich nie mam, więc jakby teoretycznie to musiałbym tych braci jeszcze tego, tak, tych dwóch, lekki Dakar, ale co on robi? Jeśli w tym znajduje się dwie takie same karty, znajduję je zagrywa nimi, dobra. Ten jest tylko jeden u mnie z bestii tej.
gość. Ale tych jest trzy. I Günthera mam kilka, ale zastanawiam się, czy ja go potrzebuję w tej talii. Czekajcie, czy kogoś jeszcze tutaj mamy? Pożogę. Mamy jedną, prawda? Wrzuciłem pożogę. Tak, dwie pożogi, róg dowódcy. Można usunąć w sumie. Dwa manekiny. A po co mi te manekiny? One nie są potrzebne. Bo to nie jest taka karta, bo tu nie ma... Nie ma tych. Usuń kartę. Może jedną zostawić. Może się przyjdą, chociaż wątpię. Pożoga, troskający mózg, skeliski sztorm. A co to jest skeliski sztorm? Co robi? Wszystkie takie strzeleckie do jedynki. Tak. Ale specjalnych kart mam tylko 6, a powinienem mieć 10. Muszę gdzieś je wybrać sobie. A to co to daje? O Jezus, ty już mi ją otwierasz. Jeszcze nie wiem, co to jest. Tak. Gracz zostaje usunięta z pola bitwy. Na pole bitwy pojawia się nowa jednostka. Gdy karta zostaje usunięta z pola bitwy. Aha, okej, okay, to jest ciekawe. Możemy wziąć, niech będzie. Tych braci muszę wziąć. A ilu ich mam? Raz, dwa. Oj. Ojoj, Tavon. No ja mam kart specjalnych tylko 6. Czyli musiałbym coś wymyślić. Kart specjalny 2, 4, 5, 6. Aha, bo to liczy się tylko te, nie liczy się. Okej, okay, panie Olafie, to ja będę musiał inaczej coś wykombinować i dodać na przykład sobie kilka kart z tych, nie? Czyli na przykład jedną pożogę mogę dodać, tak, to jest okej. Okay. Później co jeszcze mogę dodać? Jedno czyste niebo niech będzie. A niech będzie, czemu nie? To wezmę. Ale to daję do wszystkich, czy... Był teraz troszkę, który właśnie dałem tryb... Aha, no to tryb musi być. No właśnie. Czy te z grzybami muszą być? No te z grzybami wszystkie, co ja miałem, to już wsadziłem. A te wszystkie tu są słabe. Ja muszę jeszcze jednego, któregoś wziąć, nie? Semira wziąć może? Nie wiem, nie wiem. Zastanawiam się. Wziąłbym taką, o, talię. Aha, i tak muszę jedną kartę więcej wziąć. Zastanawiam się. Głos szalony. No w sumie nie ma jakim grać, szczerze mówiąc. Tymi babeczkami może jeszcze je dodać. Czekaj, bo one są o tym samej nazwie, nie? Tak, Clan Dumont. Dobra, powinno tak zadziałać. Dobrze, to zagrajmy o to później. Za dwa dni muszę dołączyć do turnieju. Dobrze, to poszukamy kolejną zadanie. Kolejne zadanie u nas jest w zadaniach. Ciężkie przeznaczenie. Idziemy do jakiejś wyspy. Czekaj, gdzie mamy papy świata? Mamy tu gdzieś coś pod nosem, mamy najbliższe... O, tutaj jest coś. Idziemy do niego. To jest jakieś zadanie. Możliwe, że coś głupiego. Idę już. Idę. Powiedz mi, co ty tam chcesz ode mnie. Piękno. Dobrze widzę? Wyście są Geralt z Rivii? Ten słynny wiedźmin... Mhm. Myśmy są. A o co chodzi? Ach, wspaniale! Tyle o was słyszałam. Jak mistrz Jaskier był w Beauclair, dzień w dzień o was śpiewał. Tak, niestety ma to w zwyczaju. O, widzicie, mój narzeczony François Legault złożył śluby, że przyniesie mi łeb straszliwego monstrum, grotnika. A nie mógł po prostu kupić kwiatów albo bombonierki? Pan raczy żartować. Każdy no nie wiem. Miłości dowieść może tylko czyn heroiczny. Lubej dedykowa? Okej. Okay. Nie ma go już 2 tygodnie. Może go już nie ma. Zatem... Pewnie nie żyje. Dobrze. Nie odmawiam damom w potrzebie. Zła... A, tak, tak. Oczywiście. Wyście wszak profesjonalni. Wiele potrzeba. A 300 spoko. To weźmiemy sobie 360. Myślę, że tyle możesz zejdźcie dać. Zejdźcie jeszcze kilka koron sceny. No dobrze, to 50. Zejdźcie jeszcze kilka koron sceny. To 30. 3. Tak, no. Tyle jestem wam... Okej, to zajmę się. Zrobię. Zapomniałam, że wyście z obcych stron, nie wiecie. Grotnik ma leży w pieczarach. Okej, usług Gorgony. Tak, ciekawe miasto? I co, żaden śmiałek nie próbował go zgładzić? Próbowało wielu, ale żaden nie... Rozumiem. Dobra, idziemy. Mi się wydaje, że mój drogi, tam znajdziemy po prostu, już nikogo nie znajdziemy. Wiesz, ten François nie żyje pewnie. Ale zobaczymy, kto wie, who knows. Idziemy do pałacu i z pałacu pobiegniemy tam. Sobie tam jeszcze jakieś znaczki zapytania są. Możemy przejść. Ale może nie teraz. Może nie dzisiaj, może później. Dawaj, ruszaj. Ruszaj, żopon, dawaj. Przestałam. Tak. Może wezmiemy konia, będzie szybciej. Nie,
Dobrze, i tak można w sumie. Uuu, zaraz ja umrę. Tylko nie umrzej, proszę, nie umieraj, dżownico. Nie, nie umarł, na szczęście. Na szczęście nie umarł. Jejku, jak ja takich rzeczy się boję. Dobra, udało się. Chyba udało się bezpiecznie tutaj zanurkować, także w porządku. Odszukaj François. Tego François tu nie widzę. Tak, myślałem, że to będzie jakaś jaskinia. Bo co jeszcze by mogło być? I od tej jaskini, a jej. Myślałem, że kota jeszcze zdążył użyć. Tam potwór czyha. A to wiem. Spokojnie, dlatego tu je... Cii, bo go jeszcze zbudzicie. Chodźcie ze mną do obozu. Tak, ty tam. Do obozu mu się zachciało. Mówcie, jak wam... Geralt, nie mam herbu, zawołania, ani nawet hełmu z pióropuszy. Okej. François Legoff, jak mnie mam. Bo grotnik to wielce niebe... Dobrze, nie tłumacz przez się. Przez dwa tygodnie? Zwlekałem nieco, prawda. To koniec. Ale koniec słowa się rzekło, potwora pokonam. Mogę ci pomóc. A nie chcesz przypadkiem... No... Że dasz lubej głowę potwora, ale... W sumie, dawaj, chodźmy na zabawę. Pomóż mu, tak, oczywiście pomóż, czyli zabij za niego, chyba mieliście na myśli. Jaki buntek, mój drodzy. Eliksir, bierzemy kotka. Cyk. I teraz ze wzracji tego, że to jest... A co to za potwór właśnie? Nawet nie wiem, co to za potwór będzie. Gdzie jest? Tutaj. Po co tam biegłeś jeszcze? Tu biec. Za nim. Chodźmy za nim, bo on zaraz jeszcze umrze. Ale głowę ja mu. Zobaczymy, jak będzie miał. O, tutaj. Nie widzę tego grobu rośnięte. Jak w szklarni. Rośnięte. Jak w szklarni. Co się jest? Ale nie przybić. Ani miecz. Co się jest? Ale nie przybić. Ani miecz. Wypełniona po brzegi dziecięcymi bucikami. Upior na kolece. Czy coś jeszcze? To, o, tutaj jest coś jeszcze. Kości. Czaszka mała. Ciemiączko nie zrosło się do końca. Nie mogę. Jak mi się szpargało. Wszystko jasne. Grotnik zabrał. Grotnik w bestiarzu. No to lecimy. Bestiarz i grotnik. Grotnik będzie pewnie w reliktach. Nie... Jest ten grotnik, tu jest grotnik. Co robi grotnik? Czego, na co jest wrażliwy? Na znaki i na olej przeciw reliktom. Okej, okay, to bierzemy z wami. Wchodzimy w buntek przeciwko reliktom, olej. Na wszelki wypadek. Insektoid, ogrowaty, magiczny, wisielec, hybryda, wampir, trupojad, relikty. Cyk. Może żeruje. Trzeba będzie go wyrabić. Jak go wywabić? Podpal rośliny za pomocą igni, okej. Okay. Jest i on. I po nim. Bum. Wow, jeszcze więcej tego gumna. Okej, okay, aha, ona jeszcze sobie... Jak umiera, to się ten... No właśnie. Ale już porzo, zabiliśmy wszystko, co trzeba. Sobie wytnę. Reliktę. Na cholera. Co to za harde bydle było? Ja... Dziękuję, Wiedźminie. Wielce mi pomogliście. No nie wiem, nie wiem. Czemu nie wybrałeś sobie mniej groźnego przeciwnika? Boboła. Czemu? A tak, oczywiście. Zmienisz się. Widzicie, bo
Moja narzeczona, ona to od razu... A, ty nie chcesz. Może śluby na grotnika, to kupię sobie trochę czasu. Czyli nie chcesz iść. Chyba najwyższa pora, żebyś wrócił. Dzienny rycerzu. Bo łeb tego... Ruszam w świat. Na miłość. Zabieraj ten łeb, wracaj. Co? Tak. Dobrze ci radzę. Nie rozumiecie. Jak do niej wrócę? Posłuchaj mnie. Walka z potworami to nie herby. No właśnie. To zbroje i omdlewające damy. To praca. Chcesz dowieść swojej odwagi? To wróć do narzeczy. No właśnie. Nie przebieracie w słowach, mistrzu. W Toussaint za mniej można dostać zaproszenie na ubity grunt. Ale ciężko odmówić wam racji. Pora wracać do domu. Zaraz wrócimy razem, tylko daj mi pozbierać te wszystkie pierdoły. No to coś ciekawego znajdę. Gdzie? Serio? Pa, chcesz? Weź, przecież leży coś od niego. Okej, okay, do tego coś tu leży. A jeszcze widziałem, że on stamtąd wychodził. I tutaj też coś może być dla mnie fajnego. Nie tutaj. To wszystko spaliłeś, co można. Tylko oto on stąd wyszedł, przyszedł. Może coś będzie sensownego. Wątpię, ale... Niedziałanie kota się skończyło. Tutaj jest coś, widzicie? Co to jest? Nie wiem, co to jest. Coś sobie podniosłem ciekawego, zabawnego. Tu nic nie ma, dobrze. To wracajmy do domu. Wracajmy już na koniec. Tu nic nie ma, prawda? Okej, okay, to są jakieś jeszcze ciekawostki dla mnie. Dobrze, no tu my przyszliśmy, tu byliśmy. Dobra, wracajmy. Wróć do narzeczonej, ale to nie do mojej chyba, do jego narzeczonej. Dobrze, gdzie jest mój koń? I jeszcze, czy mamy tu pobliżu znaki zapytania? Pewnie mamy. Jak będziemy biegli, to tutaj zahaczymy kilka. Dobra, będziemy zahaczymy przy okazji. Tak, specjalnie biec na niej nie będę. Także chodź na konia i lecimy w tamte okolice. No płatka, ty jesteś nieogarnięty... Nieogarnięty koń. No gdzie jeszcze? Weź mi spadnij tą dziurę. Dobrze, nie spadł na szczęście. Dobrze. Nie wiem, czy mamy po drodze coś. Nie wygląda na to. Chociaż jesteśmy w jakiejś miejscowości nawet. Tak, czy mamy tu coś? Bo tak biegniemy, biegniemy cały czas. Nie ma. Dobrze, to my nie będziemy biegli w tamten sposób. No i spoko. Następnym razem tam pójdziemy jakoś. Ruszy. Nie krzycz na konia. Służba nie drzba, prawda Wiedźminie? Tak. Masz rację, to ludzie się cieszą w ogóle z życia. No, kto w ogóle temu zabroni, jak to się mówi. Tak, my lecimy tędy. Niestety nie możemy biec szybko, więc biegnijmy jak jest. Ależ mnie bolą kolanie. Ja pieprzę, to ja będę pół dnia tak biec. Plus zobaczcie, co on mi tu odwalił. Dobra, ja nie mam na to czasu. Ja chcę wprost biec. Jest jakaś tam woda w pobliżu. No gdzie ty mi tutaj, wiesz, jeszcze umrzyj. O, kurde, serio? Z takiej wielkości spadłeś i umarłeś, ty żart wielki. O Boż, kawał. Dobrze, już jesteśmy prawie na miejscu, także podchodzimy do dziewczyny i... No przecież było gdzieś. O, jakie teksty, wystrę się pierni. Tu jest ta kochana nasza. Tak, okej. Okay. Mam dobre wieści, pa. Ja też, François już wrócił. Za tydzień bierzemy ślub, ha, ha. Jutro nie miał jajek. Przedmałżeńskie. Pojutrze na przymiarkę sukni, potem obejrzeć salę weselną. Tak się cieszę. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Doprawdy nie wiem, czy to znowu taki dobry pomysł. Co? Słucham? Pani Chlegov, cóż, nie podchodził do perspektywy orzenku z entuzjazmem. Wydaje mi się, że... Co za tupet! Proszę już ani słowa. Bierzcie pieniądze i zostawcie mnie w spokoju. A nie miała być więcej niż 200? No, 333, to w to wierzę. No dobrze. Dobrze, trudno, nie chcesz mi wierzyć, stara babo, to nie. Kolejne, Gwintalia Skellige za chwilę. A ja tu nie mam wszystkich, zbierz wszystkie brakujące karty. A skąd ja je wezmę ci? O, pokazuje mi to, dobrze, ja już myślałem, że nie ma nigdzie. A to spoko, to zaraz zobaczymy, gdzie jest najbliższe. To szybko pozbieramy tych kart, których mi brakuje. Najwięcej brakuje tu, jedna brakuje tu, jedna brakuje tu. No to szybko, lecimy najpierw tu, pozbieramy te wszystkie, a później już pozostałość, prawda?
wiesz, co to... Nawet nie spodziewałem się, że jest coś takiego, ale spoko. Bardzo dobrze, no to idziemy tu. I lecimy szybko do tych gości i zbieramy od nich karty. Możliwe, że dzisiaj pogramy cały dzień w Gwinta. No ale czemu z drugiej strony nie? Ja lubię grać w Gwinta. No powiedziałbym, że uwielbiam grać w Gwinta. Dawaj, kochany. Jest. Tak, dobrze. Pierwszy koleś jest tutaj. Jakiś kupiec. Nie ten, tamten kupiec. Dawaj, zagrajmy w Gwinta, daj mi kartę. Witam, szak. Mógłbyś mnie ostrzyć. No w sumie mógłby, ale... W sumie nie chcę nic zmieniać. Fryzurę nie, mógłbyś mnie ogolić. Zgolna broda, broda, brudka, wąsy i ten wąsy, brudka. Nie, ja chcę brodę zwykłą. Czy brudkę? Broda. Niech mnie lekko ogoli, bo za dużo mam teraz jak jest. Poka. Powinno być w miarę sexy. O, my teraz jest ok, zagramy w Gwinta. 50. Może zagramy? Tak, dawaj. Ale nie chcę z Kelligę grać, chcę grać północą. Cyk. No. Dobrze, zaczynamy. Spoko karty, nie chcę nic takiego tu ruszać. Natomiast mamy słaby tułum. Zmienimy i zmienimy. No, jakieś gówno, ale no cóż, ile jest, to jest, nie? Ruch przeciwnika, okej. Okay. Karta o nazwie Wpierdol, okej, okay. Czemu nie? Tak, kolejnego daję, on zaraz to tego da. Myszowora tego, czy jak on tam się nazywał. A ja w tym momencie co mogę zrobić? Mogę w tył sobie osądzić. Albo wybić mu tą... Nie, no dam szóstki. Zaraz go wygram. Wiem, tak myślałem, że on to zrobi. Ja w tym momencie zrobię tak. I nie masz niestety. Miałeś, bo ale nie masz. O, elfa sobie tlukniesz. No okej. Okay. Też spoko. Poddaj się. Nie poddaję się. Zobaczcie jaki. No okej, okay. To ja w takim razie tu nie ma co jakby walczyć, bo ja wiem, że jej będzie później szansa to zrobić, więc ja spas robię. A on sobie i tak będzie musiał coś z tym zrobić, także niech odchodzi. No, okej. Okay. To zaczynaj, chłopie. Czemu spasowałeś? No i cię wygrałem. Okej, okay, może zaraz da mi fajną kartę, jakieś gówno. Trudno. Serio. W miarę dobre karty ma chłop. O, jeszcze wywołał sobie kilka. Super, Andrzeju. Ohoho. Ohoho. O, jeszcze Jeni. Świetnie. Ale chyba wyciągnie sobie... No, ja bym też tak zrobił, także spoko. A ja między innymi zrobię tak. Teraz trzeba uważać. No, powiększę. Jeszcze innego masz. A ty tak ci nic nie da, to dobrze. Serio? To jest żart chyba z twojej strony, chłopie. Przejebałem, to nie ma szansy nawet na wygraną. O, jeszcze z takimi kartami to... O, ho, ho. Dobrze. Teraz coś próbujemy wykombinować, ale jest to mało prawdopodobne. Co ty tam masz? Super. Jeszcze do tego nie zdążę, nie będę miał jak zagrać nią. No trudno. Zaraz coś wykombinujemy może. No cóż, co mi zostaje? Mi zostaje tak, przede wszystkim ja mogę użyć mojego Królestwa Północy. No co ty robisz? A tego? Jest, użyjemy. A serio? Ja myślałem, że ty mi wywalisz górną część. No nie wywalił, dobra. To zrobimy tak. No ja nie wygram, już nie ma szans. No, bo blokuje, jego karty blokują wszystko mnie. No. No niestety, Andrzeju, odjebałeś. Trochę ci zabrakło. No ale to twoja wina. Cóż, czasami można i wygrać, czasami można i przegrać. Dawaj jeszcze raz. Dawaj szybko, nie trzeba mnie ostrzegać. Ja chcę wygrać od niego Gwinta kartę i tyle. Tak, 50 punktów, dawaj. On ma dość silne karty, więc... Więc tak, przede wszystkim trzeba dowódcę zmienić. Jakie ja mam tam dowódcy? O, ten jest fajny, bo tak, oblężnicze. Mm-hmm. To tego weźmiemy tym razem, bo widziałem, że on ma dość silne te oblężnicze.
żeby je później móc wywalić. Te są ok, tu są, no te są, Boże, dlaczego ty te gówno mi cały czas wyciągasz? Oblężnicze zostawiamy, manekina zostawiamy, bo pewnie skorzysta, tego zmienimy. Może być, tego zostawimy na razie. Chociaż ten jest mi niepotrzebny. Może w przyszłości się przyda, na razie nie. No to zaczynamy. Dawaj. A ja dam ci czwórkę. No, to już lepiej. No dawaj mi szawora. No i dobrze, a ja spasuję. A ja spasuję. No, pasuję. Bardzo dobrze. A, ty jeszcze elfa masz. No ja nie wyciągam, przecież ja ostatnio dawno nie wyciągałem tego elfa. Też tak można, a czemu nie? Dawaj. Dyszkę od Ceres. Sponio, ja sobie wezmę piątkę od... Jeszcze powyciągałeś sobie. No okej. No czemu nie w sumie? Zaraz chyba spasuję koleś. Ja wyciągnąłem dwie jakieś karty. O, nawet całkiem niezłe. Dawaj, więcej, więcej takiego kontentu. O. Idealnie. No co, ja powinienem wygrać, więc problem polega na tym, że mogę zrobić... Tak. I tak zrobię. Myślałem, że tak zrobię. Ja w tym momencie co mogę zrobić? Ja sobie nic nie mogę, tak naprawdę. Tego nie będę zmieniał. Tą czwórką wywalę sobie siódemki, a to bez sensu. I 26. Jakie karty ja mam tutaj, powiedzcie mi, przybliżę dwa. Ja mam tylko tajemniczego elfa, też jest bez sensu. Więc muszę użyć dwóch kart. No to raczej to będzie to. 20, no i jednego tego przywódcę. Dobra, mogłem sobie wziąć kogo innego, ale i tak jest okej. Dobra, wygrany. No i teraz próbujmy jeszcze raz. Wyciągnę coś fajnego, wyciągnąłem nie to co trzeba. No ale cóż, innych kart nie mam. Ona sobie czwórkę dała. Sobie dam tą. Okej, okay, a właśnie, ja mogę tego użyć. A ty głupi jesteś, mogłeś poczekać aż ten. Dobrze. Nie poczekałeś, to nie. No. Dobrze, ja sobie cyknę do czwóreczkę. Super. W taki sposób chcesz zagrać. No dobrze. To na razie my na razie tego nie bierzemy. No dobra, zaczynamy już ruszać swoimi tymi. Już chyba raczej nic nie zrobi. Jaskra mi dasz. No dawaj. A ja dam siódemkę. Okej. A ja zrobię tak. O, mogę sobie przywrócić kilka osób. No i właśnie tak zrobimy. Wezmę sobie piątkę i dzięki niej przywrócę to. I ósemki twoje pójdą się bawić. No. No, uwalaj tylko jedną siódemkę mi wywalisz. Dużo mi to nie zmieni pogody. Ale chyba wygrałem tym razem. Chyba mi się udało. 12 i 14. No to może... Dobrze, jeszcze szóstkę dam. No i teraz wywalę ci zaraz. No to mi nie przeszkadza. No, ja cię 14 zaraz wywalę, zobacz. No. Zaraz dasz pewnie tego, masz... Pasujesz? Po co pasujesz, chłopcze? No. To wygrałem. No i bardzo dobrze. No i pasuj. Cyk. I wygrane. I dostałem czyjąś kartę. Zaraz zobaczymy, co to była za karta. To był skieligijski sztorm. Idziemy jeszcze tutaj. Podbiegniemy jeszcze tu. Tutaj mamy kolesia. Okej. Okay. On tam jakieś pierdoły ma. Może ma coś do kupna nawet. Dobrze, ja nie chcę kupować, ale zobacz co tam, co pokaż tam masz. Może masz jakieś karty? Oczywiście, że nie masz, ale jakieś miecze silniejsze niż ja mam masz. Tylko, że ty masz za dużo hajsu, a ja muszę 5000 odłożyć. To nie, to ciebie nic nie kupuję. A, mogę ci sprzedać, czekaj. Mogę ci przecież sprzedać stare moje rzeczy, które już mi się nie przydadzą raczej. Więc zaczynamy. To dla ciebie, to dla ciebie, to dla ciebie. Jakaś zbroja, ale 230 na minus. Oddaję. Oddaję, oddaję i oddaję, żeby mi to nie trzymało, dużo miejsca nie zatrzymywało. Płotki rzeczy ci wywaliłem. No to dobrze, to tutaj nic. Rzemiosło, napraw. Weź sobie jeszcze mi napraw moje miecze. Dobrze, i wtedy co jeszcze? Zagrajmy gwinta. Na 50. Może szybko. Tak, dawaj.
znowu zagrajmy w ten sam sposób i lecimy. Tak. To ok, to ok, to ok, to ok, to ok, to ok. To jest, można wymienić, moment, zobaczę. No, tego jaskra można wymienić w takim razie. Nie, tak, mamy takie coś? Nie, możemy to wywalić też. No bo to są spoko karty, to nie ma sensu. Dobrze. W sumie na nic mądrego nie zmieniłem, także ruch przeciwnika, on zaczyna sobie od... Nie, logicznie w sumie, nie? Też bym tak zrobił. Cieszę, nikogo nie chcę wywalać. Ale przegram, jeśli teraz nie wystawię dyszki. Dobrze, wystawimy. Niech będzie. Czyli tak muszę przegrać, ale... Mu, co daje to mu? Nie wiem, co daje to mu, trzeba zobaczyć. Ale fajna chyba. Gdy karty zostały usunięte z pola bitwy, na pewno pojawi się nowa jednostka. Aha, dobrze rozumieć. Wiecie co, ja chyba spasuję. Dobra, szóstką jeszcze dam. Żeby później być w stanie ją przewrócić najwyżej. Günther Odima dajesz. No dawaj, dawaj. I jeszcze jednego masz. No spoko, a ja sobie spasuję. No bo ja uważam za bez sensu teraz robienie czegokolwiek. Ty zaraz pokombinujesz sobie coś, żeby wygrać pewnie. A nie jednego, tylko... A nie, jest niczyja i musiałeś Günthera dać. No to dawaj Günthera. Okej. Okay. No teraz twój ruch. Zamiast krowy zostaje ci... Okej, okay. To ciekawe. Ty nie widziałem nawet, że coś takiego może być. O, wow, wow, wow. Easy man. SL Lukne, zrobię tak. Boże, po co ty dałeś tym świadomym Kanjeju? Nie mogłeś dać, kurwa, od razu dziesiątki, no. Jak zawsze Andrzej odwalił. Dobra, nieważne. Mój ruch. Dajcie mi normalną kartę. Daj mi normalną kartę, proszę. Coś normalnego. Aha. Powiedz, w dupie to mam, nie? Dobrze, piętnastka. Szóstka. Siódemka. Mamy coś do wyciągania? Mamy szóstkę. No, ale cóż, innej opcji nie ma. On ma co? Znowu skirigijski sztorm, no ile można? A czemu ty was? Ale ty głupi jesteś, no to ja wygrałem. Przecież 24 na 8. No. Ale skirigijski sztorm widzę daje tylno i jedną i drugą. Okej, okay. Co dostałem od niego? Korony i... I młody Berkerser, okej. Okay. Tutaj jeszcze jeden człowiek. Dobrze, zobaczymy co tam masz. Zobacz. Co ty tam masz? Pokaż. Jakoś... Aha, ubraneczka masz. Tylko, że one takie drogie są. Dobrze, nie mam kasy. Rzemiosło, naprawiać mi nic nie trzeba. Zagrajmy w Gwinta. Na 50. Wiem, że jesteś zajęty. Dawaj, patryka Gwinta. Lecimy. Dowódca zablokował mojego dowódcę. No trudno. Nie trzeba, nie trzeba, nie trzeba. Tutaj są spoko, w sumie same samoblężnicze. No to bez sensu jego zmieniać chyba. Ale szóstkę zmienię. I tutaj też. No dobrze, przynajmniej dostałem to, co chciałem. Alma Nilfgaard. No spoko, Nilfgaardem też fajnie się gram. No nie dostałem nic więcej sensownego. Tak, ale nie mam później jak je przewrócić, jak coś. Dobra, nieważne. Przynajmniej trochę więcej tych gości wydam. No nie, no to żart chyba z pańskiej strony. Dobra, na razie odrzucę. W sumie mogłem poczekać, dać jakieś gorsze rzeczy. O, super, i podrzuć mi go. Teraz to możesz mnie w dupę pocałować, kurwa. O, super, on wszystkich teraz mi zapcha. No to ja przejebałem, to nie ma co nawet próbować już. No, bo wszystkich mi zapier... Dobra, nie mam humoru już, kurwa. Jeszcze wywalił mi. Mistrz! Mistrz, kurwa, Andrzej, to nie mogłeś od razu tego zrobić. Boże, płakać mi się chce, kurwa. Co ty mi pasujesz? Spasował on. Dupę sobie wsadź, a ja sobie tak zrobię. Skoro spasowałeś, to ja przynajmniej tak wygram. Takie gówniane karty, ja już dawno nie widziałem, żeby nie mieć. Daj mi jakiegoś teraz coś sensownego. No chociażby to. Nic znowu jakieś gówno, nic w ogóle nie dostałem sensownego. Dobra, ruchy dawaj, nie mam czasu teraz.
Wiem, że przewaliłem, ale zobaczymy, może jednak się uda. O. Przewróci kogoś? Tak, przewraca. No i dobrze zresztą. Miałem nadzieję, że jednak przewróci kogoś z tych, ze szpiegów. Będziemy śmiała, przecież wszystkie wszyscy szpiedzy są u mnie. No. Też widzę, daję samych tych najsilniejszych gości. Really? No, super. Wszystko zależy, kogo ma. Nie. Zależy co ma, jak ma pogodę to wtedy, ale i tak będzie ten, jeszcze będzie od nowa, o! Really? Debilu ty pieprzony, mogłeś od razu to zrobić, nie! No dobra, no trudno, no przejwałem, no. Kurwa, nie chuja, jeszcze raz, dawaj! Jeszcze raz dawaj. Muszę go wygrać i tak, żeby mieć karę, mam. Znowu na 50. Wiem, że jesteś zajęty. Nie jest zajęty, wiesz przecież, że ubije się. Dobra, bierzemy tego i lecimy z nim. Wiem. Szkrałem z nim przecież. Dawaj. Okej, okay, te dwa wezmiemy na wszelki wypadek. No to gówno mi nie jest potrzebne. W ogóle znowu jakieś gówno. Nie ma nic. Po co takie karty w ogóle? No, bez sensu. No bez sensu, znowu. No dobrze, bawimy się w tym, co jest. No. Chyba, że on będzie zaraz. No. Szpiegów mi podrzuca, ja nie to. Dawaj. Może ani jednego szpiega nie mam. Ani jednego, kurwa. O, zagrałem znowu. No przynajmniej tak. Dobrze, na razie poczekam, na razie 8 dam jeszcze. Ob mi go zaraz nie wypierdoli, bo może wywalić. Spasowałeś, no dobrze. To wiesz co, chłopie, zrobię tak. I podeślę go tobie. Bo i tak przegrałeś. No, ty później go przewrócisz pewnie. No. I pasujmy. I tak go zaraz przewrócisz, że będę miał szansę jeszcze go odchwycić od ciebie. Cyk, dostałem jakieś gówno. Dobrze, 7. O, ma 11 kart. Poważnie. Dawaj. No Boże, daj mi kurwa kogoś normalnego. No ja pierdolę. Ja mu zaraz pierdolę. Serio. To co, ty nie masz tego kolesia, co ci może... O. A nie mogłeś chwilę poczekać, Andrzeju. Byś więcej tych łuczników do wypierzenia, a tak? O, no tego się bałem. Dobrze, trudno, zesraj się. Nie mam co, już koniec. Na szczęście był słaby. Ja myślę, że na dzisiaj możemy skończyć. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie odcinka. Życzę miłego dnia i do zobaczenia już jutro na kanale Andrew Play. A jeszcze pójdę, po tych pobiegam, pozbieram brakujące karty i już jutro możliwe, że pójdziemy dalej walczyć z tym wszystkim. Pa!